Hejka, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest po raz kolejny coś, czego jeszcze wcześniej nie nagrywałam, ale już od jakiegoś czasu mi to chodziło po głowie i chciałam spróbować. Też miałam w przeszłości od Was parę takich próśb. Także co, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Jest to film typu Study with me, czyli takie ucz się ze mną przez ileś tam czasu. Ja planuję zrobić dzisiaj z Wami dwie sesje Pomodoro, także po 25 minut z 5 minutami przerwy. Ogólnie mój mikrofon jest dosyć czuły, więc jakbyście słyszeli jakieś dziwne, różne odgłosy w tle, to za to najpewniej są odpowiedzialni moi rodzice, którzy są na dole. Też wybaczcie mi, jeśli od czasu do czasu będę spoglądać w stronę kamery. W ogóle mam nadzieję, że takie ułożenie kadru i tak dalej Wam się podoba i to zadziała i będzie fajnie. Ale wybaczcie mi, jeśli będę od czasu do czasu spoglądać, ponieważ mój aparat się sam wyłącza po jakimś określonym czasie nagrywania, no i będzie trochę przypał, jak się w środku wyłączy. Także to jest jeszcze taka rzecz organizacyjna. Ja zamierzam podczas tych dwóch sesji, mam nadzieję, że uda mi się skończyć mój esej z anatomii. On już jest, już niewiele mi brakuje, żeby go skończyć. W zasadzie powiedziałabym, że jest tak w połowie gotowy, w połowie już go napisałam. Na pewno będę musiała narysować do niego diagram. To jest ogólnie esej kliniczny o moje tłumaczenie tytułów esejów, które muszę napisać. To już jest stały motyw tych filmów. Ale jeśli chodzi o ten tytuł, to jest on bardzo długi i bardzo skomplikowany, ale tak w skrócie jest o uszkodzeniu klatki piersiowej, o tym, co się może stać źle, jak się spadnie z roweru i tak dalej, jakie mogą powstać uszkodzenia na skutek uderzenia klatką piersiową o krawężnik i tak dalej. Tutaj muszę jeszcze dopisać, jak przez te obrażenia, które są, normalny mechanizm oddychania może być zaburzony, jakie jeszcze inne komplikacje mogą wystąpić. No i zrobić jeszcze diagram, który później wkleję. Także myślę, że mi się uda to zrobić w ciągu tych dwóch sesji. Mam taką wielką nadzieję. Więc co? 25 minut, ja włączam timer, później robimy sobie 5 minut przerwy, no i później znowu 25 minut i mam nadzieję, że Wam się takie coś podoba. Ja jestem podekscytowana, chciałam to już od jakiegoś czasu nagrać, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, także zapraszam Was do nauki ze mną. A, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że tworzyłam ostatnio taką playlistę, z którą bardzo lubię się uczyć. Ona jest w takich klimatach mocno filmowych, serialowych. W sensie tam jest taka muzyka, która mi się podoba z różnych filmów i seriali, też czasem bajek z Harry'ego Pottera, z Korony, jest tam dużo utworów, jest też trochę muzyki klasycznej, także jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany, to dodam ją w opisie i myślę, że właśnie włożę sobie słuchawki i też tej playlisty teraz podczas pisania eseju będę sobie słuchać. No to co, zaczynamy, włączam timer. I jedziemy z tym.
Teraz już zaczynamy przerwę, także włączam timer i mamy 5 minut, żeby trochę sobie odpocząć, odetchnąć i tak dalej. Więc tak. Jeszcze 3 minuty przerwy, także sobie zaczerpnę świeżego powietrza. Jest dzisiaj bardzo ładna pogoda, także bardzo fajnie. Mamy jeszcze około 2 minutki.
dzwonek informuje nas o tym, że pora zacząć kolejną sesję, także ja już odpalam zaraz drugą sesję. Yeah.
Mam nadzieję, że taka wspólna nauka Wam się podobała, że trochę Was to może zmotywowało czy coś. Ja jeszcze będę kontynuować, bo już prawie skończyłam ten esej, dosłownie pisałam ostatnie zdanie, teraz jak ten dzwonek zadzwonił, to pisałam ostatnie zdanie i później jeszcze to prawda muszę zrobić rysunek i dodać konkluzję na końcu. Ogólnie to mam dzisiaj jeszcze do zrobienia parę rzeczy, także ja będę kontynuować, ale to już może bez Was. Myślę, że taki godzinny filmik na razie wystarczył. Jeśli chcielibyście dłuższy, no to możecie pisać w komentarzu. Zobaczę, może mi się uda jeszcze kiedyś coś takiego zrobić. Dziękuję Wam, jeśli ktoś z Was dotrwał do tego momentu i razem ze mną pracował, uczył się czy coś. Jeśli tak, to możecie mi też napisać w komentarzu, co robiliście podczas tych dwóch sesji. No i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam rodziców, a w szczególności mamę i tatę i do zobaczenia, pa pa!